Ze mną nasz jeden z młodszych kibiców. Witam cię, jak masz na imię? Patryk. Witam cię, Patryku, a więc udało się dobrze, bo też jestem Patryk. Patryku, jaki dzisiaj wynik, dlaczego Sokół wygrywa? Dzisiaj 87 do 80 dla Sokoła. Chcę, że tak się stanie. Kto dzisiaj twoim zdaniem będzie najlepszy? Terrell, Tyler, bo mamy tych strzelców bardzo Tyler, dobrych. Cheese, no. Wielkim fanem jesteś? No, nawet. Teraz tak, pytanie tutaj od naszego kameramen. Co dzisiaj trzeba życzyć Sokołowi na nowy rok? Twoje postanowienia i życzenia dla klubu, bo będziesz sławny teraz. No, wszystkiego najlepszego całemu klubowi i no, żebyśmy zostali w tej pierwszej lidze, znaczy w tej ekstraklasie. Fajne, żeby to słowa nie były oczywiście ekstraklasie. Czy kogoś chcesz pozdrowić jeszcze na koniec? Nie. Dzięki wielkie. Ze mną kolejna grupa, witam was, jak macie na imię? Filip i? Filip, Paulina i jeszcze? Łukasz. I Łukasz. Jaki dzisiaj wynik, kto wygra, dlaczego Sokół? No oczywiście, że my wygramy, a jaki wynik, to już dalej podam. Twoją okolice 90. Tak, tak. Proste. No ja myślę, że tak 80, 70, coś takiego. Dobra, zadałem pytanie wcześniej tutaj koledze Patrykowi. Kto dzisiaj będzie naszym liderem? Czy Tyler, czy Terrell? Kto rzuci najwięcej? Jak myślicie? Czy może ktoś inny? Może Michał Kroczak, który wkracza na nasze parkiety? Nie, mi się wydaje, że Tyler tutaj. Też obstawiam Tylera czy co? Czyli trzy razy na Tylera. I pytanie teraz tak, życzenia noworoczne, może dla klubu, może dla kogoś bliskiego, jak chcecie, macie, będziecie na vlogu, także będziecie sławni. O, więcej wygranych, że tak powiem. Więcej sukcesów na pewno. Myślę, że stabilności i żebyśmy się utrzymali w tej lidze w tym roku, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dziękuję wam bardzo i życzę miłego meczu. Jesteśmy gotowi, a więc ze mną tutaj człowiek, bez którego nie byłoby tego meczu, bo bez sushi nie oglądamy. Dlaczego Ikeda najlepsza tutaj w Sokole i jak ci się podoba tutaj wejście tutaj na naszą halę, bo ludzie chętnie kupują. Bardzo nam się podoba, fajna atmosferka. Mogę powiedzieć, że tak sobie wcześniej na piłkę nożną chodzę na Stal Rzeszów, to tutaj porównując to emocje dużo, dużo większe, bo ta gra się toczy tak intensywnie i dużo bardziej. Dlatego najlepsza Ikeda najlepsza, bo bezkonkurencyjna, także tak samo jak Sokół tutaj na Podkarpaciu, nikt nie ma podjazdu. Myślę, że dzisiaj też tak będzie w przypadku meczu z Kingiem, natomiast twoje postanowienia noworoczne i dlaczego jeden z postanowień jest to, aby z Sokołem wytrwać do końca, który będzie bił się o play-off? No postanowienia noworoczne, żeby było lepiej niż było rok temu. To prosto i zwięźle, dziękujemy ci bardzo i miłego meczu. Ze mną dwóch wielkich fanów, jak macie na imię? Max i? Oskar. Max i Oskar to są ludzie, którzy oddali pracę na nasz konkurs. Jak myślicie, wygracie w tym konkursie? No, myślę, że są szanse. A jak uważacie dzisiaj o tym meczu? Czy dzisiaj Sokół wygra? Jaki wynik typujecie? Ja typuję 77 do 72 dla Sokoła. Dla Sokoła? Ja tutaj? 82, 79 dla Sokoła. To takie fajne wyniki, optymistyczne. A kto dzisiaj będzie najlepszy? Znowu Tyler, czy może Terrell, czy może jakiegoś swojego faworyta w drużynie Sokoła? Gomez, taki mały, ale szybki, nie? Według mnie Cheese. Jednak Cheese, tutaj jest jednak pojedynek. Kogo bardziej wolisz, Tylera czy Terrella może? Gomeza. Jednak tutaj Gomez, a tutaj tak, Cheese. Czego sobie życzycie w nowym roku, chłopaki? Jakie macie postanowienia? Może tutaj też zapytacie taty potem, co chcecie w nowym roku, może Sokół, playoffy? Ja chcę, żeby Sokół żeby się utrzymał i żeby jak najwyższe miejsce w tabeli zajął. No, ja to podobne. Podobne, to samo, także dziękuję wam bardzo, piątka i liczę, że dzisiaj wygramy. Okay guys, it's gonna be really short speech. We know what to do, we know against who we play. The most important thing for us is to play together, hustle. Commitment and engagement on the game. Don't lose easy baskets. And guys, enjoy the game. Enjoy the game on both ends. Help to each other in defense. Play smart on offense. One thing what we need to improve from the last game, when it's one drive to the basket, it doesn't matter from Tigo or from Tyler, it's one drive and it's kick out, you got a green light to shoot. Not for another drive. We don't drive again and again and again. If there is a drive and kick out, green light for a shot. Okay? Dawaj, let's go guys. Let's make a statement, yeah? Come on. Sokół! Hey!
Louis. Tak, chcę. Ze mną kolejny nasz kibic. Jaki będzie dzisiaj wynik? Kto wygra? Oczywiście Soku, nie? Oczywiście Soku, a jak? A jakim jak wynikiem? Inaczej. Jak myślisz? Tak, myślę, że z 30 wygramy. A, to dużo. To tak, tak. Mamy przewagę, myślę, że ci zrzucić 40 punktów, tak. No już sobie raz to zrobił, nie? Czy dzisiaj jeszcze raz? Może powtórzyć wyczyn. Co dzisiaj kibice muszą zrobić, aby nasze Sokoły wygrały? Na pewno głośno dopingować i motywować naszych zawodników. I spytałem cię o imię, kolego. Jak masz na imię? Dominik. Dominiku, czego życzysz sobie w nowym roku i czego życzysz Sokołowi nowym? Żeby więcej meczów wygrywali, utrzymali się w lidze i w następnym sezonie zdobyli mistrzostwo. Oby życzenia Dominika były prawdą. Dzięki ci wielkie. Słuchajcie, nie wiem jaki będzie wynik, wiem, że na pewno wygramy. Na razie jest mnóstwo spraw organizacyjnych, biegamy, robimy wszystko, żeby się kibice mogli czuć tutaj wyjątkowo na tym meczu, bezpiecznie i spokojnie i mogli skupić się na tych sportowych emocjach. Nie wiem jaki wynik, na pewno Soku do przodu. Szybka opinia, dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. No mów, halo, halo. Jest, słychać? Dobrze, po zwycięstwo. Okay, that was... You don't open the middle, you cut the middle, send him to the baseline, Adam is here. Simple. If we don't send him baseline, there's no zone. You just stay with your yeah, guy. Yeah, yeah, yeah. But we don't open the middle. Okay, first play, try to play. Pistol down now, pistol down for Giannis. But Giannis, don't set any screen, because they switch with five. Okay? Just go here, dribble the ball on the side, and try to pass immediately here. Okay? Guys, and the important things are that we can just, when he drives, shoot! Bro, shoot! Shoot. Don't drive! Yeah. Dawaj, let's go! Come on! Hey! Podsumowanie po pierwszej połowie, z nami najwięksi kibice z pierwszego rzędu. Jakie wrażenia, co musimy zrobić lepiej, bo na razie strata. Jakie wrażenia? No, zaczęliśmy bardzo dobrze według mnie, troszeczkę nam w drugiej kwarcie noga się potknęła. Szkoda tych fauli Kempa, niestety nie wiadomo co z Taylorem Cheezem. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i wróci do nas po drugiej połowie meczu. No. Jesteśmy dobrej myśli, mamy nadzieję, że coś z tego będzie. Co trzeba zrobić w drugiej połowie, żeby wygrać? Warto grać w obronie, nie popełniać głupich błędów. Wiedzą, i trafiać. Że mamy jednego wysokiego. Dzisiaj Terrell w formie, rzuci dzisiaj 30 czy nie, Gomez? Gomez rzuci 30 dzisiaj? Jako niepoprawny optymista wierzę, że rzuci i da nam to zwycięstwo. Czyli jaki wynik dzisiaj? No liczę, że minimalnie dla nas. 2-3 oczka. Nerwowa końcówka, tak. Z tym razem dla nas. Również o to liczymy, dziękuję wam bardzo.
Hey guys, it's like now it's gambling. It's like up to you. We go in full court. We try to steal the ball. We try. Okay, let's go 42 regular to slow them down, and we coming back to 2-3 zone. 2-3 zone. Take to the end. Second offense play. C4 for Struski. Kasper, you are in the corner. But listen, Maui, Kerr set a screen on Strus. Okay. Yes, Strusiu, if you are not open, wide open, pass the ball to Tigo and continue. Hey, when he handed off to me, set the screen fast. I'm like, beat the head. Yeah, dawaj. Hey, come on.